Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczając mówił do zgromadzonych. Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Strzeżcie się. Są takie postawy, które nas inspirują i pociągają ku dobremu, ale są również i takie, które uczą nas złych nawyków. Arystokracja Izraela nie dawała dobrego przykładu, dlatego Jezus przestrzega swoich słuchaczy przed naśladowaniem uczonych w piśmie. Stroją się oni w szatki przyzwoitości, przybierają pozy ludzi pobożnych, w swojej udawanej pokorze lubują się w zaszczytach i honorach. Udawanie jest kłamstwem. Udawanie przed Bogiem i ludźmi kogoś innego niż jest w rzeczywistości jest zwyczajnie grzechem kłamstwa, a co gorsza, prowadzi do zatwardziałości serca. Także ten, kto udaje, traci zdolność rozróżniania tego, kim tak naprawdę jest. Przed Bogiem stawajmy w prawdzie, nikogo nie udawajmy. Nie zakładajmy masek porządniejszych, uczciwszych lub pobożniejszych od innych. Bądźmy sobą, bądźmy takimi, jakimi jesteśmy, ponieważ Bóg nas takimi akceptuje. A co ważniejsze, Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. To oczywiście nie znaczy, że nie powinniśmy stawać się lepszymi. Jednakże źródłem, inspiracją do stawania się coraz doskonalszymi jest miłość, jaką ukochał nas Bóg. Doświadczenie tego, że jestem kochany przez Boga, że On sam dostrzega we mnie potencjał dobra, którego być może ja sam jeszcze w sobie nie dostrzegam, sprawia, że ja szukam tego dobra w sobie i wydobywam go z serca na zewnątrz. Staję się dobrym w miarę tego, jak doświadczam dobra Boga. Jeśli kieruję się wyłącznie nakazami prawa, a nie miłością Boga, to zaczynam udawać lepszego. Udawać, a nie nim się stawać. Postarajmy się być bardziej wrażliwymi na dobro, jakiego Bóg nam udziela, i uczmy się od Boga dobroci względem innych ludzi.